trzy siostry: Maryna, Zosia i Liska Parańskie, nazywane muzami Młodej Polski. Dzisiaj to nieco zapomniane muzy, bo tak naprawdę niewiele osób może odpowiedzieć na pytanie, kim były siostry Parańskie. Tymczasem znamy je, to Zosia i Maryna z Wesela, Stanisława Wyspiańskiego i wreszcie Liska, najmłodsza z sióstr, dziewczynka z kokardami znana z pasteli tego artysty. Panny Parańskie były córkami znanego i cenionego w Krakowie lekarza Stanisława Parańskiego i jego żony Elizy, która prowadziła w mieście znany salon literacko-artystyczny. Wydaje się więc, że jest to książka krakowska i o Krakowie, ale nie do końca, bo przez życie Maryny, Zosi i Liski, a więcej na kartach tej książki, przewijają się najsłynniejsze polskie nazwiska. Stanisław Wyspiański, Witold Wojtkiewicz, Witkacy, Tadeusz Boj-Żeleński, Kazimierz Przerwa-Tettmajer i wielu, wielu innych. Po latach Zosia Parańska została żoną Tadeusza Boja-Żeleńskiego, Maryna wyszła za mąż za cenionego pediatra Jana Raczyńskiego, zaś Liska poślubiła Edwarda Leszczyńskiego, poetę związanego z Zielonym Balonikiem. Maryna była najstarszą córką profesorostwa Parańskich. Rodzinne przekazy mówią, że Wyspiański namalował ją jedynie raz, mówiąc, że jest zbyt piękna. Kochało się w niej wielu artystów spod znaku Młodej Polski i co ciekawe, to właśnie jej twarz mają postacie kobiece z obrazów Witolda Wojtkiewicza. Maryna wychodziła za mąż trzy razy. Jej drugie małżeństwo z wojskowym Romanem Jasieńskim było krótkie, burzliwe i zakończyło się unieważnieniem. Z trzecim mężem, Janem Grekiem oraz mężem swojej siostry, Tadeuszem Bojem Żeleńskim, zginęła rozstrzelana pewnej lipcowej nocy na stoku wzgórz Wóleckich w egzekucji profesorów lwowskich. W tej książce po raz pierwszy Zofia Żeleńska mówi swoimi własnymi słowami. I to nie tylko ja opowiadam o niej, ale przede wszystkim ona opowiada nam o sobie. O tej sióstr mówiono i pisano najwięcej w kontekście jej małżeństwa z Tadeuszem Bojem Żeleńskim. W jednej z dedykacji sam Boj nazwał ją dobrą, rozumną i miłą towarzyszką pracy. Tyle, że to, co dzisiaj wiemy o Zofii Żeleńskiej, to zbyt mało. W którymś momencie należało zadać sobie pytanie, kim właściwie była ta kobieta, która podczas okupacji udzieliła schronienia kochance męża Żydówce, jak naprawdę wyglądało jej życie z Bojem i wreszcie, jak stworzyć jej portret, kiedy ten literacki, skreślony przez Stanisława Wyspiańskiego w Weselu, sam Boj nazwał jednym z najładniejszych w polskiej literaturze. Cytowane w tej książce okupacyjne listy Zofii są nie tylko komentarzem do tego, co działo się wokół niej, ale przede wszystkim komentarzem do tego, co działo się w jej sercu. To okres, kiedy czeka na Boja i wreszcie, po wielu miesiącach, dowiaduje się o jego tragicznej śmierci. Mówiono, że z trzech sióstr ta najmłodsza była najpiękniejsza i najczęściej portretowana. Jednocześnie wiemy o niej niewiele, ponad to, że żyła krótko i zmarła tragicznie. Mówiono, że wyskoczyła przez okno, popadła w obłęd, przedawkowała morfinę, jednak żadna z tych informacji nie jest prawdziwa. Zarówno 90 lat temu, jak i dzisiaj łatwo Liskę zaszufladkować, przypiąć jej etykietkę morfinistki, alkoholiczki czy nawet melancholiczki. Tyle, że w tej historii, w tragicznej historii Liski idzie o coś więcej, o prawdę, pamięć i o to, jak będzie wyglądało jej drugie, tym razem literackie życie. Z listów, które napisała na kilka tygodni, a nawet na kilka dni przed śmiercią wyłania się portret kruchej, zagubionej i nieszczęśliwej kobiety. Ale jest to także portret kobiety, która na samym końcu nie zawahała się zawalczyć o siebie i o swoje życie. Ta książka to konfrontacja mitu z rzeczywistością, historii z legendą, tego, jak wyglądało życie tych trzech kobiet i jak postrzegali je inni. Ta konfrontacja była możliwa dzięki niepublikowanym dotąd dokumentom, przede wszystkim bezcennym listom obu sióstr, Zosi i Liski, a także materiałom ze śledztwa przeprowadzonego przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, które odsłaniają kulisy tragicznej śmierci Maryny, jej męża i Tadeusza Boja-Żeleńskiego w lipcu 1941 roku.
W książce znajdziemy także obszerne fragmenty pamiętników pewnej krakowskiej mieszczki, a więc historię podejrzaną przez dziurkę od klucza, dzięki której moje bohaterki to nie postacie ze Spiżu, ale kobiety z krwi i kości, i myślę, że to właśnie dlatego ich losy są tak poruszające.